Pokój i dobro. Zapraszamy na spotkanie z cyklu pytań Jasia do Jana. Zabili jednak Jezusa. Bóg nawet wtedy poszanował wolność człowieka. Pozwolił na to, by człowiek zabił jego syna. Mógł to zmienić. Czemu nie uczynił coś, co by powstrzymać tą śmierć? Mógł. Ale dziś byś mówił, Jasiu, że wtedy człowiek nie miał wolności, a jednak miał. Straszna wolność człowieka. To chyba największy przykład braku granicy wolności człowieka. Zabije syna Boga. Śmierć. Zabił. Mocne słowo. Świat dziś uczy zastępować to słowo innymi, by jak najlepiej uciszyć sumienia. Używa słów uśpienie, aborcja, eutanazja, zabieg, czystka. A Bóg w przykazaniach użył tylko dwa słowa. Nie zabije. Śmierć to śmierć. To jedyna i wyjątkowa taka śmierć. Tak, jedyna śmierć, co daje nadzieję dla wszystkich innych śmierci. Od tego momentu ludzkość może się smucić z nadzieją wobec każdego odejścia, każdej śmierci. Prawdziwy chrześcijanin oprócz smutku wypełnia swoje serce radością, nadzieją i wdzięcznością. Czyli? Jeśli jeszcze teraz chcesz niszczyć swoje życie, jeśli jeszcze teraz nie chcesz Boga, chcesz trwać w swoich grzechach, to jesteś najbardziej nieszczęśliwym i godnym politowania człowiekiem na świecie. Czy jestem tym, co wchodzi w życie, czy tym, co zostaje w śmierci? Zapraszamy na następne spotkanie. Zapraszamy.